Pepe w sztosie, kurz w odwrocie, buczek jakby już miał krocie. Na grudziąckim nowym kącie, górą myszy orzeł Witkiem płacze i odetchnąć dgna na dacze. Choć w luzera wygrywają, z dużym kacem odjeżdżają. Było pić na zielonogórskim rynku, a przed winobraniem. Cześć kochani, witajcie serdecznie. Cześć Patryku, miło znowu wylądować na starych śmieciach. Tak jest, na starych śmieciach i tyłkiem od razu w pierwszą ligę, tak w te mrowiska. I o kiju nie wspomnimy. Oczywiście na Patronite możecie nas wesprzeć, pl/ukośnik park marzy, tam możecie sprawdzić, po takim wstępie akurat. Będzie gorzej, lepiej, to już od was zależy. Wiele progów jest, ten największy to w ogóle będzie już prima sort Tutmalina. No i social media, kochani, będzie jeszcze live w przyszły wtorek, to już od razu informujemy. Postaramy się o jakiejś ludzkiej porze go zrobić, pogadać trochę o wojażach naszych, Patryka głównie. Tak, tak, ja tylko chcę powiedzieć, że to jak lubicie Ekstraligę, o nich słuchać, bo dla was, czy dla tych, którzy parają się pierwszą ligą, czyli meczami Orła Łódź i Falubazu, to będą takie jak zwykle, jak ten odcinek. Oczywiście, dobiliśmy już, znaczy już mamy ponad 1000 wspierających nas na YouTubie, mamy już możliwość wsparcia nas finansowego, będzie być może w przyszłym roku w trakcie live'ów i tak dalej, jeszcze lepiej, a teraz kochani, zaraz jedzie grafika. Patryku, jak się widzi tobie ten mecz? Bo wiadomo było, że 10 punktów. Inaczej, czy ty robiłeś, nie pamiętam już co poplałeś w tym odcinku. Robiłeś dramat z tego wyniku Zielonej Góry w Łodzi, a okazało się, że z dużej chmury mały deszcz, czy jak? Właśnie to jest ten problem, który mieliśmy, że nie dało się nagrać wspólnie tego odcinka. A no tak. Czy jak to było teraz? Czy dobrze ja mówię, czy to nie ten? No nie, chyba nie, ja to już wcześniej jeszcze jechaliśmy. Nie, to ten był, chyba tak. Nie, bo słuchajcie, nie. Generalnie było tak, dobra, że tam było na live. Mieliśmy bardzo długą przerwę, generalnie oboje. A, to było live, tak, dobrze. Wrzuceni dobrze, jesteśmy. Dobrze. Wracamy szybko, bo krótki odcinek. No tak, tam byłem na tym meczu przecież, to też warto o tym wspomnieć. I świetnie ten orzeł wyglądał, a fatalnie Falubas, poza jakimiś tam wyjątkami. No ale wydawało się, że jednak, i też tak przewidywałem, że jednak będą w stanie to odrobić. I z tych 10 punktów straty zrobiło się 4 na plus po dwóch meczu. I co? Fan Protasa, tak? Dziwne, że potem nie latał jak ten Thompson. Jak ten Thompson po Grand Prix, pół nagi. W ogóle panie Pepe. Pan pewnie nie ogląda, ale to ja się przypominam, że ja mam numer telefonu, się odgrażam, że zadzwonimy po sezonie na ten wywiad, na tej dobrze, daczy pana żony. W social mediach nie jest strasznie mocno obecny, bo nie widzi, co ty tam wyczyniasz z innymi zawodnikami. Ale to fakt, ja też nie robiłem dramatu z tego. Pan Protasa jak najbardziej zasłużony, jak wspomniałem, antyfan Marcina Nowaka, bo można powiedzieć, że to byli tacy pod dwóch stronach tej samej barykady zawodnicy, bo raz, że Pepe pojechał dość bezpardonowo z Nowakiem i dzięki temu w ogóle z 3-3 na 5-1 się zrobiło w biegu 13, o ile dobrze pamiętam, potem Kwech się jeszcze wepchał i Marcin miał ogromne pretensje, to był, nie pamiętam, który już ten bieg, Patryku, gdzie Marcin Nowak stanął na starcie, bo generalnie nie ruszyła. 13. I miał pretensję, że to kierownik startu, machając tymi swoimi piórami, tam mu strzelił te linki, ale chyba w powtórce wychodzi na to, że Marcin nie miał po prostu dnia. Właśnie. Generalnie znakomite spotkanie, w zależności od tego, kto tam jak liczył, ale mniej więcej nam wyszło około 20 mijanek, więc no różnie ten tor falubazowy dzisiaj w tym roku podchodzi na tym mijanki raz słabo, raz genialnie to się wszystko ogląda i tak to dzisiaj było. Przecież mamy też ten bieg 14, gdzie było 8 mijanek, to odwincie tą powtórkę. W ogóle cały mecz najlepiej obejrzeć. Tak, ale no z tych 20 mniej więcej to 8 aż było, bo tam Kwech się tak ciął z Kurcem i potem jeszcze Nowak go minął, więc tutaj najbardziej poszkodowany był ten właśnie Kwiech, żeby powiedzieć poprawnie w 100%, ale ostatecznie jest to wygrana, Protas niesamowity i działo się, chociaż właśnie najczęściej to jednak wyprzedzali i miejscowi,
to jednak były takie momenty, że można byłoby popatrzeć i też dobrym okiem na ten skład, a szczególnie na skład Oro, a szczególnie Luka Beckera, który wygrywa dwa biegi. Też tutaj słabo z tymi zwycięstwami, bo tylko cztery po stronie Orła Łódź, w tym juniorski wygrany przez Bartocha, Nowak właśnie w pierwszym i Luke Becker gdzieś tam pośrodku swoich startów. No i chyba zawalił ten mecz całkowicie świetny przez cały sezon tak naprawdę Brady Kortz. Tak, no i nie dane było skopiować wyczynu Norbertowi Kościuchowi, który po dwóch zerach i byciu zastąpionym w trzecim starcie, potem 3-2 zrobił w tamtym spotkaniu, najwyższym zwycięstwie u siebie Falubazu w sezonie, bo niżej, ale też wysoko wygrali z Landshut, natomiast 7-33 wtedy. Tutaj oczywiście taki wynik to już była kwestia bardzo sporna, bo jednak to Falubas nadal, oczywiście wszyscy są zniesmaczeni, bo nie wiem, czy my w ogóle zapominamy, że już taki sezon Apatora to Senia Vrati i nadal dąsamy się na tę Zieloną Górę, czy problem z nami, czy z Zieloną Górą, w każdym bądź razie trzeba stwierdzić, że mimo iż wynik może strasznie nie powala na kolana, no to, ale umożliwia oczywiście jako lucky losera wejście do playoffów, do półfinałów playoffów drużyny z Łodzi, to chyba ma tutaj coś sobie z prawdy, że kiedy kota nie ma, to myszy harcują, mimo już jest ten Łódź, ale ten dziób taki, można powiedzieć, no wiesz, oni strasznie zaczęli dziobać te mychy na początku, bo tam w pierwszych 7 biegach 3 zwycięstwa indywidualne, a potem w drugiej części spotkania tylko raz udało się indywidualnie zwyciężyć Łodzi. No tak, ale właśnie nawet jeszcze po tym 4-2, który to przegrali bieg Łodzianie po 10 biegu, to było 8 punktów przewagi miejscowych i jeszcze wtedy byli jako, no nie ten lucky loser, tylko jeszcze lucky winner, ale, no bo nie ma chyba innych, chyba że... Unlucky winner mogą być, generalnie jak miałeś, wiesz, tak chyba, nie pojechać na 3, a nie na 2-4, żeby nie było potem, rozumiesz. Ja bardziej chciałem życiowo, jak spróbujesz wygrać potyczkę z żoną, no to to nie jest lucky winner w takim razie. Ale przechodząc do tego meczu, no i potem się rozjechało, tak, bo właśnie ten 10 i ten właśnie 11, potem było 5-1. Potem jeszcze wrócili na chwilę do 10-punktowej straty, czyli na ten remis w 12. I potem już było 4-2 i 4-2, 13 odpowiednio i 15. I tam też się działo, też to wszystko świetnie wyglądało, chociaż można powiedzieć, że nawet przecież 12 przegrywali przed 15 biegiem i nawet przy 5-1, więc jakby dramaturgia była do końca o ten dwumecz. To nie było tak, że się jakoś rozjechało i tutaj była beznadziejna sytuacja, więc naprawdę te narzekania pana Witka to myślę, że troszeczkę przesadził, bo no można było ich ustawić mniej więcej jako czwartą siłę ligi, ale na pewno faworytem na początku na papierze był Falubas, więc no przegrać o 4 punkty dwumecz, to ja myślę, że to naprawdę, wiesz, jak to pan Witek mówi, ja się nie znam na żużlu i ja się coraz bardziej do tego zbliżam. A propos pana Witka, to generalnie to jest jakieś tragiczne nieporozumienie, że ten człowiek nie ma jeszcze kanału na YouTubie, bo my się też nie znamy na żużlu, tak. A produkujemy, a ten to już w ogóle na pewno biłby. No ogarnijcie się, kochana Łódź. Orle, kochany, żeby namówić pana. Tak pana jest, Witka. Dobrze. Zielona Góra, zwycięzcy, 52 punktów i oczywiście kapitan odchodzący po sezonie Piotr Protasiewicz z bonusikiem płatny, komplet 14+1. Buczek to jeden z tych harcujących mychów. 4 punkty tylko, słaby wynik, no ale reszta jechała całkiem dobrze, jeśli chodzi o seniorkę i no... Starał się, nie wychodziło, 4-4, Rohan Tangate 12, prawie niewidoczny tak naprawdę, chociaż bardzo ładnie jechał i, znaczy niewidoczny, żartuję oczywiście, ale to był zawodnik, który pojechał bardzo równy mecz poza jednym biegiem, Jan Kwech 8+2 i mnóstwo robił dymu, o mamo, i tracił pozycję, bo tam w tym biegu, Patryku, co mówiłeś... I to zero, tak jak mówimy, to był najlepszy mecz, bieg meczu, a tak. Tam przyszedł zero, a wcześniej... Tak jak widzimy, 8+2 w 4 startach i to 0, więc jak komplet by zrobił prawie. Jechali na 5-1 z Tangate'em w tamtym owym 14 biegu i skończyło się 3-3. Max Frick 12 punktów, tylko w zasadzie no nie wychodzi. Ciężko powiedzieć, bo tam Becker, no to jak przeszedł metamorfozę, jak nie Luke pojechał, 12 punktów. No i Maksym Borowiak tyle, ile mógł, to zrobił. 2-3 tylko w juniorskim. A Fabian Ragus, choć prawie to olimpiada, to jednak... gdzieś tam widoczny był w końcu, chociaż do momentu i zawsze jak już ktoś go tam wyprzedził, zrobił akcję, potem Fabian jechał dla trybun. No tylko i Fabian, nie,
jest oczywiście nie nadal zły na Piotra Żytę i ogranicza się tylko do Instagrama. No tutaj nie miałby za kogo jechać, bo jednak Buczka trzeba było heblować do końca, próbować, bo jednak to jednak jeden z czołowych jeźdźców ligi. Mm-hmm. To nie jest tak, że Kwek by sobie tam 2-3 biegi nie udał, jakkolwiek by to nie brzmiało po polsku, to i wtedy puścić Tondera, tylko tutaj nie było za kogo, no bo ta seniorka, tak jak Darek mówi, jechała całkiem przyzwoicie, a tak się skończyło, jak się skończyło, że nie pojechał, pewnie, nie wiem, ja mu życzę szukania nowego klubu, bo jeszcze rok U24 nie, i gdzieś fajnie by było, żeby w końcu te skrzydła rozwinął, chociaż wiadomo, że Kwech odchodzi prawie. Znaczy, tak, i podobno coś tam Gdańsk chce Tondera, tak przynajmniej prasa kwiczy, a prasa zawsze teraz ma rację, bo co się palnie, to się potwierdzi. Rzeczywiście to był zespół, który jednak nie jest nadal, przynajmniej ja bym go jeszcze nie stawiał w roli strasznego faworyta, nawet w meczu u siebie z Bydgoszczą. To już zaraz przejdziemy do tego, czy pojedzie Wiktor, czy nie, to bardzo zmieni ten obraz. Natomiast fakt, że tutaj nie ma, tak jak w ogóle nie ma w tym zespole od początku sezonu, no chociaż jak Dawid był Rempała, to jeszcze gdzieś te punkty robił, ale jak nie ma miejsca na błąd, jeśli chodzi o seniorkę, tak tu już absolutnie nie ma żadnego. Ja nadal stoję na straży, że oczywiście sportowo niech Zielona Góra awansuje, mój klub, ale nie życzę jej awansu, bo w przyszłym roku będzie prawdopodobny kurs odwrotny. To tutaj z Bydzią, no... No nie ma żadnych podstaw, tak, nie ma, Protasa nie będzie, Kwacha nie będzie. Buczek zostaje, wiadomo, bo przedłużył kontrakt, znaczy powiedział, że przedłuża oficjalnie, więc... Bo to aha, powiedział. Tak, bo to już. Nie chciałem ci przerywać twojego wierszyka, bo ale to dobrze, lepiej świadczy o tobie, przynajmniej tych głupich artykułów nie czytasz, ale tak było wideo, że zostaje, nieważne czy to będzie pierwsza liga czy ekstraliga, taki nowy Pepe. No tak, ale Frick też odejdzie, więc naprawdę tutaj nie ma kim budować tej drużyny na ten przyszły, w miarę normalny sezon, nie tak jak Ostrowi w tym roku na Ekstraligę. No ale zobaczymy, jak to będzie, no bo na ten moment no, wyglądają lepiej na pewno niż te ostatnie 2-3 kolejki, gdzieś tam ta porażka na przykład w Gdańsku. Tak. Tutaj mamy Lucky Loserów, którzy pojadą z Wilkami Krosno. Tak naprawdę chyba Lucky Loserów, bo jakby nie było, to chyba Wilki jednak słabsze, chociaż kto wie, ja dalej tam uważam, że im bardziej się należy, tym bardziej, że Kianu Rufufuf znowu się pokazał z dobrej strony. Ale tego meczu oczywiście nie ujrzymy cię relacji z niego, bo nie tak było. Nawet pan Sławek Kryją chciał zmienić zawód w pewnym momencie, jak się dowiedział, że meczu transmisji nie ma. Brady Kurz 6 punktów, tak jak mówimy, na 5 plus wykluczenie. Słabo, jak na tego lidera przyjezdnych. Luke Becker, znakomity występ Amerykanina, jakby nie było na U24, 11 plus 1, wraca do tych swoich świetnych startów z zeszłego sezonu. Norbert Kościół, tak jak Darek powiedział, 0-0, wek. Może być. I strzeliło. Marcin Nowak 8 plus 2, jak na wyjazd, całkiem nieźle, chociaż mógł zrobić troszeczkę więcej, ale też zamieszania robił ciekawego, dobrego i też oczywiście chyba od pana Witka jakieś tam poleciały rózgi, ale to wiadomo. Nic, Christian Iversen to też nie ten, co pojechał w pierwszym meczu za bardzo nawet agresywnie i fajnie mu to wyszło. Tutaj tylko 7 punktów. Nikodem Bartuch, znakomity występ, 5 punktów w 4 startach. Aleksander Grygolec powalczył w juniorskim, potem 0 i zmieniony przez właśnie wymienionego wcześniej Bartocha. A Mateusz Dul... Mateuszowi Tonderowi pomagał pisać tego posta instagramowego kolejnego, a to zapraszamy tamże. Nie, żartuję, oczywiście nie pojechał tutaj Nikodem, jeden z najwyższych żużlowców w Polsce, bo dopiero na tym meczu zacząłem zwracać uwagę, jaki on jest wysoki tak naprawdę i to Tobiasz Musielak przy nim jak chuchro wygląda. Robi kapitalną robotę, z Zielonej Góry pochodzi, czy gdzieś z okolic, ale to jest ten niespełniony taki talent, w sensie Zielona go oddała i nigdy dla nas chłopak se nie pojeździł. Marcin Nowak zawsze musi mu się coś przytrafić i generalnie było tak, że i w tym miał defekt bardzo pechowy, bo mu się ta zawleczka od tego jego granatu, co ciekawe, wypięła. Ciekawe, on w ogóle
nadal gazował. To jest niesamowite, że tam zapleczka wypada, silnik przestaje. No być może on wolno schodził z obrotów. Ja też nie wiem, jak wolno schodzi na sprzęgle, ale to było coś niesamowitego. Wtedy wykluczony był w bardzo takim, można powiedzieć, neurologicznym biegu. No, Luke Becker, który tamten zaprzepaścił mecz, tam zrobił taśmę w 8. biegu i za niego Dul pojechał. No i Marcin Nowak też miał ruchy, no i Buczek z Rępałą zrobili po prostu Dula na 5-1. Tutaj również pechowy. Myślałem, że powiedziałeś Nils Christian Iversen zamiast Nils Christian Iversen, ale można powiedzieć, że ten zawodnik akurat tutaj pokazał się, bo bardzo ładnie widać, że była prędkość po pierwsze, tak jakby przypomniał sobie te kąta w Zielonej Górze. Nie poszło mu w rundzie zasadniczej, natomiast tutaj już można powiedzieć o wiele korzystniej się prezentował. Trochę nawiązując do Zielonej Góry, Kwech na przykład fajnie się z nim pobił. Raz przegrał, raz wygrał, ale rzeczywiście z Buczkiem Iversen się pokąsił, także tak sympatycznie trochę. No, czy ta drużyna jest gotowa do walki o finał z Wilkami? Raczej nie. Patrząc na to, jak tam jedzie nawet Zadurski teraz w tym meczu z Lansk, to też wiadomo, że tam ci mocno osłabieni, ale i do Frania dołączył z niezłą punktacją, ale ostatecznie no, pewnie im się bardziej należy niż Gdańskowi. To chociaż no, nawet matematycznie wyszło. My kończymy na 5. miejscu, jeśli biorąc pod uwagę te playoffy w końcu, a nie tą fazę zasadniczą, bo tak sobie Wybrzeże napisało na swojej stronie, że kończyli na 6. miejscu, no ale no, panowie, no idźmy w końcu z duchem tych playoffów i tym, jak zmieniają zasady. Jeżeli potem ustalamy kolejność po fazie playoff, no to chyba na 5. skończyliśmy, także gratulacje, poskoczyliśmy o jedno miejsce wyżej. Tak jest. I w takim razie pytanie do ciebie, Patryku, bo oczywiście niepokazane przez miłujące ten klub telewizję Krosno, robi w konia Zieloną Górę i wpycha ją w objęcia, ale nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej. Bydgoszczy. Zielona Góra podejmuje z racji tego, że skończyła jako druga rundę zasadniczą, bo tak to jest, jeżeli ktoś nie pamięta tych zasad, to nieważne, jak sobie radzą zespoły w ćwierćfinałach, i tak na wyjeździe pierwszy mecz jedzie ten zespół, który jest wyżej w klasyfikacji po rundzie zasadniczej. Więc Zielona podejmuje bydzie, a Łódź Lucky Loser podejmuje Krosno, które rozszarpało podziurawione Landshut. Patryku, jak widzisz szansę obu dzisiejszych zespołów w starciu z tymi przeciwnikami? No, myślę, że będzie za cięty mecz jeden i drugi. Myślę, że Krosno ma większe szanse na dużo lepszy wynik u siebie. Tutaj w starciu z Orłem Łódź, z racji tego, że no oni nieźle się pokazali z Falubazem, to może być podobna sprawa i podobny wynik. Może takie 47-43 może. I to też nawet dla tego widowiska w rewanżu, żeby jednak odrabiać coś, a nie gonić straty już z własnego stadionu. A Falubaz, no to tak jak mówisz, to wszystko zależy od tego, kochani, wy też pewnie zdajesz sobie sprawę, co z tym Przyjemskim, który niestety, ale któremu się odnowiła kontuzja, jak to mówił mi w wywiadzie Jacek Woźniak zaraz po meczu, dlatego nie można było go złapać do wywiadu po meczu z Gdańskiem, zaraz pojechał do szpitala i tam się okazało, że jednak była potrzebna ta operacja. Zobaczymy, jak to będzie, jednak tego czasu trochę już minęło i jeszcze tydzień, także może, zobaczymy. Także trzeba podawać chyba wyniki z i bez Wiktora. Tak jest. Ja powiem tak, bez Wiktora 50-40, z Wiktorem remis. Ja typuję zwycięstwo Zielonej Góry, ale niewielkie. 40, maksymalnie 7-43. Pytanie, jak myślę, że coś mi mówi, że mogą pojechać tak, a gorzej raczej chyba nie przewiduję, ale mogą lepiej, bo pytanie, czy w tamtym meczu będzie aż tak dobrze, czy ten tor będzie w ogóle chodził, bo Bydgoszcz ma swoje problemy, typu na przykład Miedziak, typu właśnie Przyjemski, no ale w ogóle i Zagar, nie wiadomo jak to wszystko, czy to poodpala, czy nie. Ciekawie się robi, ja nie narzekam póki co na te pary półfinałowe, tak. To bardziej, że Łódź też ma szansę zrobić naprawdę z 38-9 punktów nawet z Wilkami, bo te Wilki nie są jakimś fenomenalnym zespołem. Rozbiły to Landshut, ale no to każdy by rozbił. Sam Landshut by się rozbiło, gdyby pojechało przeciwko sobie.
Właśnie i tak, kochani, zmierzamy do końca. Zapraszamy oczywiście na Patronite, tam wesprzeć nas można na stronie właśnie patronite.pl łamane na Park Maszyn, zajrzeć jakie tam mamy progi, do czego zachęcamy. Tak jest. Dołączyć do naszych oczywiście patronów, którzy już są w liczbie 4. Nasze Twittery i Instagramy to Park Maszyn tam wpisany i pojawi się oczywiście ten słynny już kask zakuty i tam można o nas poczytać, nas poczytać, nas zobaczyć, nas posłuchać i wszystkie takie inne fetysze, jak ktoś ma takich ludzi oglądać, to zapraszamy. My tam nie zaglądamy. Nie, nie. A jak nie brzydkie było. Macie fetysze, to tylko i wyłącznie na Privie. To tyle, jeśli chodzi o nas, kochani. W przyszłym tygodniu oczywiście półfinały i eWinner i PGE i do tego i Speedway Grand Prix. GP, tak jest. Z może już nie takiego mokrego, jak Patryk wtedy Wrocław. Ja. Czyli tych ryjów razy 4 czy 5 będzie dosyć. Dziękujemy serdecznie. Tym bardziej, że jesteśmy na miejscu, swój sprzęt. Ja zostaję tam w swoim studiu na cały weekend. Na wsi, zamykam tak się w budce, kozy, i nagrywam hitbox. Cześć. A-a-a.